Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina i dzisiaj jest wielki dzień. Zaczynamy Serca z Kamienia, w końcu udało nam się dobrnąć do końca podstawowej fabuły. Ciri jest wiedźminką, zło pokonane, Dziki Gon nie wróci, co się stało za Valachem, nie jestem nawet pewien. Emhyr wygrywa wojnę i rządzi wszystkim dookoła, chociaż wojna będzie pewnie widoczna jeszcze wszędzie dookoła na tych weleńskich terenach, a ja oficjalnie stałem się Geraltem walczącym wręcz. Mamy w tej chwili na sobie mistrzowską, ale nie jakby arcymistrzowską zbroję kota. Wydałem na to masę pieniędzy. Naprawdę, tak musiałem już żonglować moimi finansami. Zostało mi 860 pitusu. Musiałem rozkładać te takie unikatowe miecze. Musiałem je sprzedawać, żeby w końcu mieć wszystko, czego potrzebuję, czyli mistrzowski zestaw kota. Wydałem paręnaście tysięcy, ale mamy to. Jedna informacja dla was. Nie jestem absolutnie pewien builda, który w tej chwili mam. Szczerze mówiąc, wrzucałem trochę losowe rzeczy, znaczy nie losowe, takie, które brzmiały fajnie, ale na pewno można coś zrobić optymalniej. Niedługo będziemy mieli jeszcze zaklinacza, w sumie już teraz mógłbym pójść do zaklinacza, bo mamy mistrzowskie rzeczy, które można fajnie zaklnąć. Nie mamy jeszcze mutacji, które będą dopiero w krwi i winie po przejściu Serc Kamienia, bo nie, ponieważ będę się chyba trzymał takiego tempa tutaj, chyba że wolelibyście, żeby odpalić troszeczkę te Serca z Kamienia, znaczy krew i wino, dojść do mutacji, zrobić to potencjalnie dopiero wtedy, ale raczej trzymałbym się takiego podstawowego progresu, jak jest zaplanowany, czyli mutacje dopiero jak dotrzemy do Toussaint. Tak więc, moi drodzy, lecimy! Lecimy! Przed nami zadania związane z Olgierdem, mamy już wybrane miłe, złego początki. Ja najpierw chciałbym się tutaj troszeczkę pobawić w okolicy jakąś walką, zobaczyć, jak będzie mi się naparzało tym całym setem. Zainwestowałem oczywiście w Arda oraz w Quena, to mam wrażenie, są takie dwa znaki, które warto, żeby były jednak na całkiem wysokim poziomie. Obrona oraz odepchnięcie przeciwników może być bardzo przydatne. Ale chodziło mi głównie o to, żebym nie skakał już wokół wrogów, nie rzucał tylko igni w nieskończoność, czekając, aż oni się spalą, kiedy ja stoję obok i się patrzę, no bo troszeczkę już mi się taki gameplay znudził, dlatego mam nadzieję, że wszyscy będziecie zadowoleni z tych decyzji, że będziemy się dobrze bawić, czy pójdziemy później jeszcze w jakiś ichniejszy sposób walki, to się okaże. Jak mocno bije! Jezus Maria, tak mocno bije, przecież to jest nienormalne! Może faktycznie zaraz będę potrzebował jeszcze wyższego poziomu. Mogę rzucić Arda, on leży na ziemi i tak go dobijam. Dobra, może nie dobijam, ale widzicie, co się dzieje? Jesus! On kontrę umarł, od kontry! Mamy teraz dużą część obrażeń uzależnioną od mojej adrenaliny. Mamy też skilla, który sprawia, że w ogóle zaczynam walkę już z adrenaliną. Tak więc na moje oko jestem całkiem potężny, a mogę być tylko potężniejszy. Tak więc zobaczymy. Nie będę miał co prawda tak fantastycznych obrażeń na ogniu, ale mam wrażenie, że skakając wokół przeciwników, robiąc jakieś fajne piruety, manipulując polem walki, poruszając się po nim, możemy osiągnąć takie same, jak nie lepsze nawet efekty. A przynajmniej będzie w tym troszeczkę więcej starania z mojej strony, bo mam wrażenie, że znaki rozleniwiają. Jasne, można sobie zbudować Geralta jako chodzącą bombę ognistą, która po prostu nadupca w każdego z ogromną mocą, ale dla mnie Geralt wewnętrznie jednak mimo wszystko będzie szermierzem, dlatego przerzucenie się w tej chwili na szermierkę, na kota, na walkę mieczem będzie takie, mam wrażenie, bardziej naturalne dla niego. A tutaj oczywiście znajduję kolejne miejsce mocy. Kiedy zbierałem moje elementy do wykraftowania setu kota, też znalazłem kolejne miejsce mocy. Tak więc do czegokolwiek będę potrzebował tych punktów, pewnie do mutacji albo innych rzeczy związanych z mutacjami w krwi i winie, na pewno się przydadzą, a cały czas pamiętam o tych dwóch, które pozwoliliście mi łaskawie za tego żołędzia pieprzonego magicznego sobie zaaplikować. Dlatego będziemy w to całkiem bogaci. I tak, powydawałem te punkty, już nie mam kolejnych jakby rzeczy, na które chciałbym je wydać, albo na co miałbym je wydać, bo wszystkie skill sloty są pełne. No i tyle. Tyle mam wam do powiedzenia, tyle zmian nastąpiło, zanim odpaliłem dzisiaj nagrywanie. Pobiegałem sobie troszeczkę, poszabrowałem, porozkładałem, pokraftowałem. Dużo pieniędzy wydałem, ale jesteśmy w tej chwili odmienionym Geraltem. Nie mam za dużo gotówy w tej chwili, tak więc nie powinienem aż tak szastać. Ale wiecie co, jeżeli się zajmę pytajnikami, pochodzę to tu, to tam, dużo rzeczy na sprzedaż się znajduje, czy też do rozłożenia, jakieś unikaty, to tamto. Dlatego za bardzo się moją przyszłością nie przejmuję, jeżeli chodzi o moje finanse, ale jeżeli chodzi o wszystko, co się będzie działo z Olgierdem oraz panem Lusterko i wszystkim, co jest... Och, jaram się! Fabułę podstawową Wiedźmina trochę kojarzyłem, fabuły Serc Kamienia.
Oj, mam w głowie tylko takie bardzo mocne ogólniki. Ogólny vibe tego, co się będzie tutaj działo, ale na pewno nie żadne szczegóły, żadne informacje, które sprawiłyby, że będę wiedział, czego się spodziewać. Dlatego jeżeli wy nie pamiętacie Serc Kamienia, albo pamiętacie bardzo dobrze i chcecie zobaczyć przeżycia kogoś, kto kiedyś przeszedł, ale już nie pamięta, to ta seria jest idealna dla was. Jakąś taką małą przerwę sobie tutaj zrobiliśmy, żeby oddzielić trochę podstawowego wieśka od fabuły Serc Kamienia. Do tego jeszcze, jeżeli nie będzie teraz codziennych odcinków, wybaczcie, ale są święta i mimo iż jakby teoretycznie mam dużo czasu na nagrywanie, to chciałem sobie taki troszeczkę świąteczny chill zrobić. Residenta lecimy codziennie, ponieważ tempo jest niezachwiane, ale jeszcze w Wiedźmina będziemy dużo, dużo grali, dlatego jeżeli troszeczkę spowolnimy z tym progresem, to się nic nie stanie. Panie Olgierdzie, przybyłem! Czas rozpocząć naszą turbulentną znajomość. Nie znam cię! Czego chcesz? Szukam Olgierda von Everest. Roboty chcę! W środku jest! Wydaje mi się, że to wszystko się zaczyna od jakiegoś wręcz pierdołowatego zlecenia na potwora, a dopiero potem się rozkręca. Żaba! Niesamowita okazja do świętowania. Chłop nożem trafił w kawałek drewna. A ja mam wrażenie, że moja twarz jakaś taka bardziej pomarańczowa dzisiaj. Nie widzę tutaj chyba Olgierda. Szukam Olgierda von Everest. Nie ma tu takiego. Przepraszam, czy ze mnie jest taki buzz guild, że jak ja wchodzę do pokoju, to impreza umiera? Kim wy właściwie jesteście? A na kogo ci wyglądamy? Na bandę rzezimieszków, albo tatorów. Byłych żołdaków, którym się poszczęściło. O, i tu się mylisz. Myśmy wszyscy szlacheckie syny. I córki! No więc dowiem się, kim jesteście? Jesteśmy wolną kompanią redańską. Wołają na nas dzicy. Od dzika w herbie. Dlaczego mam wrażenie, że na górnym piętrze jakieś silent disco ma miejsce? Cały czas odgłosy chodzenia, stąpania, ale żadnej muzyki, żadnych słów. Dosłownie jakby mieli słuchawki na uszach i tam mieli muzykę całą. Powiedziano mi, że znajdę tu Olgierda von Everest. Ktoś cię oszukał, bracie. Dobra, wiem, że kryjecie mordeczkę, tak się z was śmiech próbuje wydostać. Dla odmiany ty mi pomożesz, bracie. Coś mi się wydaje, że chyba mieliśmy inne matki. Dobra, okej, okay, cwany jesteś, bo masz kolegów dookoła. To ja jestem, Olgierd. Mów, co cię sprowadza. Trochę chyba mnie w chuja robisz, kolego. Nie, to ja jestem Olgierd. Ty? A w życiu, to ja jestem Olgierd. Powiem wam, nabyłem ostatnio nowe umiejętności, które sprawią, że będę naprawdę waszym najmniej ulubionym człowiekiem, jeżeli ze mną zadrzecie. Wesoło. Próbujmy jeszcze być mili. Nie bym się jeszcze pośmiał, ale czas mnie nagli. Oho, robi się poważnie. Chodzi o bestię z kanałów. Podobno Olgierd von Everest wystawił na nią zlecenie. A, znaczy, że pewnie jesteś Wiedźminem. To wiele wyjaśnia. Co teraz cofacie plan robienia sobie ze mnie ciągle jaj? Na przykład. Podobno wypruwają was z emocji. I to by się zgadzało, bo jesteś sztywny, jakbyś kij połknął. Mordeczko, sztywny jestem, bo wy tutaj w chuja lecicie, a nie się dobrze bawicie. Dobra, Wiedźminie, koniec żartów. I tak wiele zniosłeś, jestem pod wrażeniem. A, czyli to był chrzest. Chodź, zaprowadzę cię do Olgierda. Aha, czyli jeżeli ktoś nie ma wystarczająco mentalnej siły, żeby przeżyć ich napastowanie mnie tutaj na początku, no to się nie nadaje w takim razie, żeby się z nimi układać. Jak cię zwą? Jeden wielki test, Geralt, co? Dam ci radę, Geralcie z Rivi. Jak już staniesz przed Olgierdem, mów tak, żeby go zaciekawić. Ja mam go zaciekawiać? To on szuka kogoś, kto zabije bestię. Kogoś, niekoniecznie ciebie. Aha, czyli będzie sobie wybierał w Wiedźminach. Świetnie, nie posłuchałem go do końca. Olgierd brzmi jak jakiś szef megakorporacji, który nie tylko potrzebuje kogoś, kto zrobi zlecenia, ale potrzebuje kogoś, kogo polubi. Wiesz, jakie rzeźby sprzedają się najlepiej? Takie z gołymi cytkami? Boszków, popiersia królów i akty. I proszę, co my tu mamy? Gołą babę. To rozumiem.
przyjemnie się pewnie kuło, bo musiała być modelka. Fajnie se taką babę wykutą w domu postawić. A mnie się podoba. Szczególnie te dwa owalne elementy. Dobrze. Nie lubię ludzi bez poczucia humoru. Potwornie mnie nudzą. Boże, Olger, taki ty mroczny jesteś z głosu nawet. Lubiłem kiedyś Votticellego. Jak nikt inny potrafił tchnąć życie w kawałek zimnego kamienia. Ale kiedy teraz na to patrzę, widzę tylko głaz o idealnych proporcjach, bez skazy, idealny do bólu. Równie martwy i nudny, jak przydrożny kamyk. Okej. Tak się bawią bogaci. Od razu lepiej, a przynajmniej ciekawiej. I zdecydowanie jest typem pojeba, który ciągle szuka emocji i atrakcji. Zejdźmy do mojej kompanii. Przegązimy coś. Okej. Szefu poza tym, że ma jakieś niezaleczone problemy psychologiczne, wydaje się być spoko. Olgierd! Vivat! Niech żyje! Vivat! Niech żyje! Vivat! Vivat! Niech żyje! Zdecydowanie bardzo popularny wśród swoich. No, to teraz nie mamy już wyjścia. No mówię wam, cały czas są jakieś backgroundowe odgłosy imprezy. To jest wielokomnatowa impreza prowadzona. A za to służka trochę smutna by była z twarzy. Dobra, Olgierd, tatarze Saski. Podoba mi się twoja styluwa. Na czyją cześć? Ja myślę, że to po prostu wtorek. Świętujecie bez powodu. Zawsze jest jakaś okazja. Dziś mamy chrzcin. Czyje? Nowej szabelki imć Bohatyrowicza. Mam już dla niej imię. Będzie się zwała Tradycja. Już miałem mówić, że okazją jest to, że jeżeli mają na przykład 50 osób w kompanii, no to co 50 dni zaczynają jeszcze raz taki cykl chrzczenia wszystkich od nowa, żeby odświeżyć chrzciny. Dzięki temu można walić wódę cały rok, ale jeżeli po prostu chrzczą miecze, talerze, uchwyty na świeczki, zasłonę, o kurwa, jak tak zasłonę używać bez ochrzczenia i te dywany na ścianach, wszystko zasługuje. A temu aż policzek za dupca. Mam wrażenie, że mu się rusza tam policzek. Nosi go po prostu emocje. Powiesz mi coś więcej o tej bestii z kanałów? Nie mam pojęcia, co to takiego, ale wiem, że zabija ludzi. Nie przejąłbym się tym zanadto, gdyby niedawno ofiarą nie padła moja kucharka. Nikt tak nie przyrządzał dziczyzny jak ona. I po tę dziczyznę wysłała się do kanałów? Nie, pojechała na jakiś festyn, a przy okazji miała odwiedzić kuzynkę. Ta jej nagadała, że w oksenfurskich kanałach mieszka królewicz zaklęty w ropuchę. A wiadomo, jak to baby. Każda by chciała księcia, choćby miała za nim brodzić po kolana w gównie. Ach tak, kobiety. Feska też chciała, więc poszła, ale już nie wróciła. Ponoć nie ona pierwsza zresztą. Na jego miejscu po prostu olałby służkę. Przepraszam. Ej, teraz stwierdziła, że dobrym pomysłem jest całowanie żaby w kanałach. Tak się traktuje córkę dziedzica? O Jezus Maria, wąsiasty, jaki opierdol dostał. Wybacz, za klapsa. I prawidłowo. A tak, o zleceniu. No więc jak? Zajmiesz się tym? Porozmawiajmy o nagrodzie, teraz mi zależy na pieniądzach. Formalność. Zapłata. Nie myśl o tym. Jak wrócisz z łbem potwora, będziesz mógł sobie stąd wziąć, co ci się spodoba. No. Bardzo szczodrze, ale jednak wolałbym się umówić na jakąś konkretną sumę. A mógłbym zabrać ciebie, mój ty rudy księciu? Ile chcesz? 300, 400 koron. Dawaj 850. Umowa stoi. A stąd i tak będziesz mógł sobie zabrać jakiś suwenir. Okej. Brzmi jak naprawdę znudzony życiem miliarder. Pozbędę się bestii. Zobaczymy. Jeśli zjawisz się tu z jej bem, nagroda cię nie minie. Najlepiej by było wybrać opcję, że nie jestem zainteresowany tym zleceniem, po prostu wyjść i zakończyć odcinek. Dziękuję wam bardzo, moi drodzy. Nie jestem pewien, jakie złe decyzje podjąłem w tej rozmowie, ale wydaje mi się, że coś nie podziałało z tym dodatkiem, bo nie dostałem żadnego zlecenia. Ej ty, kocioczka! Ej ty, pół głowy zgolone! Wołają mnie Geralt. A ja cię będę wołała kocioczka. Co, zabronisz mi? Przejdź do rzeczy.
Mam dla ciebie intratną ofertę, kocie oczka. Ktoś zabił mojego przyjaciela, nazywał się Cleavert. Chcę, żebyś ustalił, kto za tym stoi. I uciął mu łeb. Czemu sama go nie pomścisz? Wy chyba lubicie sobie szabelką pomachać. Ano, lubimy. Gdybym wiedziała, kto stoi za śmiercią Cleaverta, dawno temu wyprułabym mu flaki. Ale nie wiem. Ale ty, kocie oczka, ty dużo widzisz. Ty go wytropisz. Całkiem urocze, że nazywasz mnie kocie oczka, ale chyba nie wpadłaś mi zbytnio w oko. No dobra, mów dalej. Mów dalej. Cleavert sprzedawał fistech. Nic wielkiego, lokalny handel. Parę dni temu pojechał po towar do łukowca. I nie wrócił. Byłaś tam? Widziałaś jego trupa na własne oczy? Nie. Cleavert był sukinsynem, ale słownym. Jeśli nie stawił się na spotkanie ze mną, to znaczy, że jest martwy. Znajdź drania, który za tym stał. Znajdź i zabij. Dobrze zapłacę. Przemyślę to sobie. No, no właśnie, to jest Cleavert najlepsza odpowiedź. Cleavert miał bliznę na czole, podobną do twojej. Rozpoznasz po niej ciało. Powiedziałem, że to sobie przemyślę. Wiesz co, kocie oczka? Starczy, że raz spojrzę na faceta i wiem, z jakiej jest gliny. Zrobisz, o co proszę. Mogę się założyć. Znajdziesz mnie w Oxenfurcie, w alchemii. Karcz mnie przy rynku. Dobra, dobra, koleżanko, ty nie bądź taka pewna siebie, jeżeli chodzi o wykonywanie tutaj zadań dla ciebie. Możesz wiedzieć, z jakiej jestem gliny ulepiony, ale możesz nie wiedzieć, że jestem w tej chwili namoczony, wrzucony na koło garncarskie i gotowy do bycia formowanym w dowolne dzbanki, słoiki, kubki czy też wazony. Dlatego nie pierdol, że wiesz, z jakiej jestem gliny, bo glina jest właśnie taka, że można ją formować we wszystko. Rodzaj gliny nie ma takiego znaczenia. Chociaż nie znam się na garncarstwie, więc mogę pierdolić głupoty. Dobra, Kajta Bestia, gdzie ona się znajduje? Tutaj mamy misję dla niej. Szczerze mówiąc, trochę jestem podkuszony, żeby zobaczyć, o co tutaj chodzi. Przeszukaj zniszczoną wieś. Ostatecznie to zadanie, które jest wzięte wprost z dodatku, dlatego jestem trochę podkuszony. Zobaczyć, czego się tam dowiem. Niby ona chce pomścić śmierć jakiegoś ziomka, który sprzedawał fistech. Geralt raczej nie wygląda mi tutaj na bruzera, którego rozrywką jest ratowanie jakichś shady biznesów, ludzi, którzy handlują narkotykami. Ale wiecie co? Geralt mimo wszystko jest takim powieściopisarzem. On lubi poznawać historię świata, który jest dookoła niego. Dlatego pojadę tam dowiedzieć się chociaż, co się wydarzyło. Być może ta cała typiara, wygolona głowa, mnie oszukuje. Nie mówi mi całej prawdy. Może dowiem się czegoś więcej. Może jej znajomy nie chciał być już tym sarmackim skurwysynem i sprzedawać fistechu. Może chciał sadzić grzyby i hodować, nie wiem, cintryjskie kurzydołki na swoim polu. Bezpieczny i wolny od wszelakiej tutaj walki, która jest związana niewątpliwie z byciem elementem tej kompanii. Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? To gule! Dobra, gule. O, zapomniałem, jak długo mi się już teraz będzie regenerowała moja wytrzymałość. Nie mogę znaków wrzucać co chwilę. Quen wydaje mi się będzie bardzo przydatny. Oczywiście, do tego, że sobie wziąłem Quena, wziąłem sobie też klasyczne sugestie, żeby mieć opcję używania jej w dialogach, ponieważ sugestia to jest coś, co trudno byłoby mi porzucić, szczerze mówiąc. No chodź tu, gulu! I raz, i dwa, i trzy! Z moim ostatnim nabytkiem, automatycznym nakładaniem olei i faktem, że teraz jesteśmy bardziej szermierzy niż kimkolwiek innym, mam wrażenie, że będziemy tutaj bardzo optymalnie walczyć. Dlatego tym bardziej powinno być dla mnie ważne ulepszanie teraz olejów. No widzicie, trochę więcej trzeba poskakać, trochę więcej trzeba popracować, żeby tutaj załatwić przeciwnika. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mogę tutaj sobie polatać, pokroić, pounikać, poskakać. Chodź, gulu, chodź. Ani razu mnie już nie trafisz, a ja... A no tak, no tak, przecież... A! Zapomniałbym, jaka cudowna rzecz. Któraś z tych umiejętności powoduje krwawienie, chyba to. Ta, efekt krwawienia. 150 punktów żywotności na sekundę. Nie wiem, ile ci przeciwnicy mają życia. Nie znam Wiedźmina od strony liczbowej. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzi. Ale ewidentnie w tym przypadku umarł sobie sam z siebie. Biedne potworki ciągle będą krwawić. Co my tutaj mamy? Świńska zagroda. Żadnych odpowiedzi mi nie da. Zapach tych odczynników, mam wrażenie, prowadzi wszędzie, ale na pewno co najmniej do tego domku. Ten zapach. Robiono tu fistech. Większość aparatury zabrano. O. Została tylko zepsuta. Dobra, okej. Narkotyki. List z przestrogą.
Kluivert! Kluivert, brachu! Miej oczy dookoła głowy, ktoś się zainteresował twoim interesem, chcą ci złożyć ofertę nie do odrzucenia? Na twoim miejscu spakowałbym manatki, ruszył gdzieś daleko. Okej, czyli nie był w takim razie grzecznym i chcącym pokoju sprzedawcą fistechu, który chce wyjść z biznesu. Okno. Ślad buta na łóżku. Komuś się spieszyło. Swoją drogą, jak zajebiście umieszczone łóżko. Nie trzeba się ruszać w ogóle. Patrzysz tylko głową w prawo i widzisz, co masz za oknem. Nie wiem dlaczego, ale jakby szczerze mówiąc, brzmi to całkiem interesująco. Móc tak sobie wyjrzeć z łóżka przez okno. Ślady stóp. Nierówne. Ktoś tędy biegł. No właśnie, wiem. Ktoś wyskoczył, teraz łapiemy tylko ślady stóp i lecimy. Czyli w takim razie nie zginął, tylko sfingował swoją śmierć, dostał jakiś list z informacjami, że lepiej, żeby na siebie uważał i uciekł? Co mamy tutaj? Kolejne ślady stóp. Na chwilę się zatrzymał, schował, potem pobiegł dalej. Okej, dobra. Aż takiej dogłębnej analizy chyba Geralt nawet nie potrzebujemy. Wystarczy, że będziemy wiedzieli, dokąd spierdolił. Że on się będzie w kolejnych sianach chował. O, nie, przepraszam, leży tutaj martwy. Oj. Blizna na chyba czole. Tak? To musi być ten Kluivert. O, Pełt Boże. W plecach. Wszedł głęboko, więc strzelano z małej odległości. Od strony wioski. Okej, dobra, znaleźliśmy ciało, tak więc przynajmniej jego śmierć jest potwierdzoną informacją, to teraz tylko trzeba winowajcę znaleźć. No ewidentnie jakiś rywalizujący po prostu z nimi wszystkimi gang fistechowców, którzy chcieli go, o, może to była taka sytuacja wyciągnięta wręcz z jakiegoś Breaking Bada. Chcieli go dla siebie, robił najlepszy fistech po tej stronie Pontaru. 99% czystości i przejrzystości. Dobra, skąd padł strzał, mam ustalić? Nie wiem, właśnie, kurwa, bardzo dobre pytanie. Tutaj mamy jakiś schowek, dzień dobry. Czy schowek, no, stał za kawałkiem drewna. Był to tkuszy i ślady stóp głębokie. Strzelec musiał nosić ciężką zbroję. Okej. Coś się zaczyna przejaśniać. Żołnierze może chcieli sobie dorobić na boku, robiąc fistech, kto wie. Gule tutaj na pewno były. Cokolwiek się stało w tej wiosce, było to niezbyt przyjemne. Ślady kopyt prowadzą w stronę wzgórza. I ktoś tam wciąż jest. A skąd ty wiesz, że ktoś tam wciąż jest? Jakby może jakąś dodatkową obserwację tutaj wykonał Geralt, ale dlaczego on miałby wiedzieć, że ktoś tam jest? Tylko na podstawie tego, że znalazł tutaj ślady. Dobra, topielce. Walimy się. Największy minus nieużywania już obszarowych znaków ognistych jest taki, że dużo wrogów po prostu lubi sobie skakać, momentalnie zmieniać swoje pozycje. Ja muszę cały czas na to odpowiadać, ale wiecie co? Jest coś satysfakcjonującego. W klikaniu ich wszystkich na śmierć. Przepaławianiu ich. Skutecznym cięciem ostrza. Jasne, miecze też były w moim przypadku skuteczne, kiedy grałem gryfem, ale nie było tej satysfakcji. Nie było tego poczucia, że wiem, że każde moje cięcie jest tak silne, jak tylko może być. A przynajmniej lekkie. Silne ataki też mam wzmocnione, ale jakoś tak nie po drodze mi z silnymi, chyba że się bawię przeciwnikiem jak zwierzę jedzeniem, albo ofiarą raczej, no to wtedy prędzej, ale tak raczej z ciężkimi mi nie po drodze. Ale jeżeli będę miał chwilę użyć sobie na kimś akcji na przykład, o, siema. Dobra, mamy tutaj oczywiście jakiś pieprzonych kuszników. Kusznicy w pierwszej kolejności won! Dobra, tutaj mamy jeszcze jednego. Wydaje mi się w ogóle, że teraz mam też skilla oczywiście na lekki armor. Wydaje mi się, że teraz w związku z tym, że jestem na lekkim armorze, mogę z mniejszym kosztem wytrzymałości robić wszelakie uniki. Więc muszę się starać o tym trochę myśleć. Dobra, czerwone rycerze. Ten będzie tutaj potencjalnie nadupcał jeszcze z jakiejś kuszy. O nie, z niczego nie będzie nadupcał. Hehehe. Dobra, czas w takim razie O, koniu! Woohoo! Młynek, skurwysyny! Kręcę się na waszych starych. Robię wam zamęt. Nie będzie wśród was małych. Małych ani problemów. Gdzie którego pochować? Dobra, no to co? Zużyłem sobie adrenalinkę. Atakuj! Woo! Kontra, kurwa, cięcie! Bang! Mocny atak! Jeszcze jeden! Haha! Mocny atak, wydaje mi się, przełamuje tarczę? Nie przełamuje, ale to przełamuje! Woohoo! Co tam, kolego, słychać? Co tam? Jeszcze raz? Dawaj! Ej! Silny! Woo! Wykończenie. Pięknie ucięta rączka. Dziękuję bardzo za waszą uwagę. To tak czy siak były skurwysyny, szczerze mówiąc, jeżeli to faktycznie doprowadziło mnie tutaj i to oni byli odpowiedzialni za tę śmierć, no to nie mam z tym większego problemu, jeszcze skarb stąd wezmę. Piorun, ostrzegam cię, jeszcze raz wciągniecie tyle fistechu, a wylądujesz w trupiej kniei, jak w raj na tego głąba Petera. Wy macie ten fistech sprzedawać, a nie zżerać, do cholery jasnej. Odbiorcy będą dziś. Okej, czyli w takim razie mieliśmy tutaj bandę uzależnionych od narkotyków żołnierzy, którzy zabili tego typa, bo miał fistech i po prostu zajebali mu te narkotyki, zamiast sobie dobrego handlowca tutaj ogarnąć. Nie, jebać tam. Zabijemy go, zabierzemy jego narkotyki i tyle. Wciągamy to, panowie, jak tylko wrócimy do naszej chaty.
Zostałem oddelegowany hiuprapty stanofory. Czy to jest... O! Opis tego, jak działa Fistech w późniejszym etapie być może? O, zmęczyło mnie to pisanie, dlatego teraz trochę powęszę. A potem sobie popiszę wiersze na marginesie. Zobacz, świat się zmienia. Kilka chwil to sens istnienia. Policz, ile piasku... Ojej, co mi się dzieje? Przesypał czas, poczuj wreszcie życia ogórkowy smak. Serotonina synapsy rozbija, zadowolenie zwolna sobie mija. Stan euforii bierze w posiadanie twój organizm jak na zawołanie. Bek twój kran twojego życia zwija. Piękne teksty tutaj tworzyliście pod wpływem narkotyków. Niewątpliwie bardzo wiele sławnych dzieł historycznych, które się teraz analizuje na polskim. Chyba jakiś schemat. Nieprzetłumaczony. Może ktoś będzie mógł mi go przetłumaczyć. Nieprzetłumaczony schemat na spodnie. I o, mierz zakonu płonącej róży. I miał nawet znaczek związany z tym. Z dalekiego Ofiru. Odszukaj kogoś, kto włada językiem ofirskim. Czy to będzie nasz pan zaklinacz? Wydaje mi się, że to może być pan zaklinacz. Mam takie przeczucie, zaklinanie na dobry początek. Misja już jest dostępna. To też trzeba będzie oczywiście obczaić, ale póki jesteśmy tutaj, wybiorę sobie to zadanko. Prześledzenia właśnie, co w tym obozowisku mi coś powie na temat śmierci pana handlarza. Tutaj mamy jakieś kolejne rozkazy pewnie. Atak naukowiec. Doszły do mnie słuchy, że opuszczona wieś ma nowych mieszkańców. Zgraja pospolitych bandytów, zawłaszczyła sobie miejsce, uczyniła z niego wytwórnię Fistech. Nie możemy na to pozwolić, rozkazuję wyprawić się do wsi, zabić wszystkich oprychów. Macie dać przykład groza, aparaturę, zapasy składników przywieźcie. Okej, nie wiem po co wam ta aparatura, proszę. Ty to nie jest koniec. Jeszcze mamy tutaj siedzibę upadłych rycerzy, co? No dobra, no to jak już jestem, kurde, tak mniej więcej w okolicy, no to kimże bym był, gdybym nie obczaił siedzibę upadłych rycerzy? Płotka? Mamy misję do zrobienia. A jeżeli się boicie, że nie będzie nic z serc z kamienia, spokojnie, myślę, że ten odcineczek może być kawałeczek dłuższy. I pojedziemy sobie od razu do celu naszego zadania. Zobaczymy, czy faktycznie ta cała ropucha dziwaczna jest w tych kanałach. I czy dam radę ją pocałować, żeby znaleźć mojego jedynego ukochanego księcia, z którym zwiążę się na wieki węzłem miłości nierozerwalnym. Niczym niektóre opakowania plastikowe. Kurwa, ile ludzi tutaj jest? Halo! To obozowisko bandytów. Idealna okazja, żeby się ponapierdalać. Lecę! Dobra, panie czerwony rycerz, będziesz pierwszą ofiarą mojego machania mieczem. Bang! Troszeczkę was sobie tutaj poprzestawiam, chłopaki. Zaraz naładujemy sobie jeszcze więcej adrenaliny. Najlepiej by było oczywiście w ogóle nie tracić tej adrenaliny. Woohoo, bitch! Jeden, drugi, kurwa, trzeci, czwarty, piąty, szósty, ósmy, dziewiąty, kroi, krwawi, ej! Ojej! O ty skurwysynu jeden, co ty sobie wyobrażasz? Raz, dwa, trzy, cztery! Silny atak! I oberwałem teraz straszliwie, czas na Quena i jaskółkę. Ale wiecie co, nawet mi to... Oła, nie przeszkadza. Jeżeli jakby przerzucenie się na kota będzie ode mnie oznaczało, że muszę troszeczkę bardziej skupić się na walce, tym jak walczę i w jaki sposób, kompletnie mi to nie przeszkadza. Proszę, ten pan załatwiony, teraz został tylko ten. Oj, i silny! Bang, bang, motherfucker. Ardzik podziała? Nawet, że podziała. Dobra, kolega chyba się już wykrwawi, co, nie? Ej, bye bye, dziękuję bardzo. A tak po prostu się tutaj zatrzymałem, żeby mieczem pomachać. Czasami mnie tak swędzi, tak mnie swędzi ta moja prawa, lewa ręka, nie wiem, której Geralt dokładnie macha mieczem, która jest jego dominującą, że muszę, no nie mogę się powstrzymać. Ruda meteorytu, kolejne schematy, sztaba dwimerytu. No jeżeli będę miał robić kolejne poziomy tych wszystkich zbroi, a każda dostaje nowy w krwi i winie, muszę się zaopatrzyć w te gówno, muszę się w to zaopatrzyć. Powiem tak, Geralt naprawdę robi wiele, żeby spełnić to zadanie, które dostał od na wpół wygolonej baby pod wejściem do tego, do Olgierda. Ponieważ najpierw jedziemy na rozeznanie, potem jedziemy zabić jednych ludzi, żeby zebrać jedną notatkę, potem idziemy rozjebać calutki garnizon, który się tutaj znajduje. Czemu nie? Co to jest dla nas za problem? Chyba, że nie będzie tutaj nawet garnizonu, bo jakoś tak pusto mi się wydaje tutaj jest. A nie, ktoś tutaj się znajduje. Dobra, Quen na start i lecimy. Szkoda, że nie ma tutaj opcji zabijania po cichu. Chyba, że idziemy tutaj tylko pogadać. O, gadamy najpierw, okej. Gadania się nie spodziewałem. O, zakon płonącej róży ma nową siedzibę? Niczego sobie. No, pięknie wygląda. Majestatycznie. Nie wiem, co tu robisz, ale mam dla ciebie radę. Wracaj, skąd przyszedłeś. O, hola, hola. No, czego jeszcze tu sterczysz? Mordę mam ci wypłazować? Myślałem, że wypauzować. Nie podoba mi się twój ton, albo co jest w środku. Ciekawe, co tam jest w środku, bo zalatuję Fistechem. Mielibyście coś przeciwko, żebym się rozejrzał, braciszkowie? Mielibyśmy. I to bardzo.
Ojej, dość chyba chcą się bić. Liczę do trzech i macie tu nie być, rozumiesz? Raz, dwa. O Boże, 1000 mogę im zapłacić z drogi, barany. Mam inny pomysł. Będziecie liczyć do 100. Zrozumiano? Czy ja dam radę poczekać, aż doliczą do tych snu i będziemy się wtedy z nimi bić? 5, 6. Jeszcze lepiej by było zaprogramować go, żeby liczył 1 i 2 w nieskończoność. 1, 2, 1, 2 i tak przez najbliższe 7 godzin. Dobra, klucz mi od razu do rączki dał, fantastycznie. Tutaj jakieś grzybki. Grzybki mnie nie interesują, ale wszystko, co jest w tych turbach takich dziwacznych, jak najbardziej. Tutaj są ważne rzeczy. Temerskie, żytnie, inne przydatne tutaj. Precjoza. Cyk, 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 cyk. Ha, 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 tak! Ty kurwa, tutaj faktycznie jakaś potężna fabryka ma miejsce. Co tam ci dalej liczą? Szedłem i było tylko słychać, jak cały czas liczenie w tle tam się pojawia. Dzień dobry chłopaki. Ja tutaj przyszedłem pogadać, czy ja się przyszedłem ponapierdalać? W sumie nie wiem. Ale ile tutaj alchemicznych odczynników dookoła, nie pogardzę. Mam dużo alchemicznych rzeczy do zrobienia. Ulrich, mamy gościa tutaj. Co? Przyszedł na wycieczkę po fabryce Fistechu. Wiedźminem. Lub jak zwykli tytułować mnie twoi współbracia odmieńcem albo mutantem. Uhuhu. Salty. Nie powinno cię tu być. Ty powinieneś być w drugiej części Shreka i co? Oboje jakoś tu jesteśmy. Nie mordować ludzi, ani wytwarzać narkotyków. Faktycznie nie powinniśmy. Powinniśmy bronić uciśnionych, szerzyć wiarę w wieczny ogień. Ale Radowid nas oszukał. Złamał obietnicę, wysłał braci na front jak zwykłych żołdaków, a gdy zakon wykrwawił się, rozwiązał go. Pomyślałby kto, że Radowid wykorzystuje ludzi, niemożliwe. Zajął nasze ziemię i skonfiskował dobra, żeby sfinansować swoją wojnę. Tych braci, którzy nie protestowali, zrobił łowcami czarownic. A tych, którzy ośmielili się sprzeciwić, uwięził lub wypędził. Została nas garstka. I musieliśmy znaleźć sobie nowe miejsce w świecie. I wasze miejsce w świecie to produkcja narkotyków. Ha. Więc zostaliście bandytami? Ciekawe, co by na to powiedział Siegfried z Denesle. Nie, Siegfried z Denel? A skąd ty go w ogóle... Ja cię poznaję. Ty jesteś Geralt z Rivi. Ty zabiłeś Jakuba de Aldersberg. Może? Zgadza się. I gdybym miał się cofnąć w czasie, zrobiłbym to ponownie. Od tego zaczął się nasz upadek. Od ciebie, ty przeklęty mutancie. Okej. No dalej, wyciągaj mnie. Żeby nie było, ja nie tutaj... Krzycz. Wystarczy grzecznie poprosić. Ja żadnej walki tutaj nie planowałem. Sami się na mnie rzucają. Mamy Ulricha do pokonania. Od razu jacyś czerwoni rycerze tutaj. I słyszę też jakieś kusze pieprzone. Ała! Właśnie, kusza, o której mówię, się znajduje tutaj. Dobra, uniki, nie uniki. Trochę ardem możemy podziałać. Zaraz się tutaj będziemy chyba rozkręcali. Juhu! Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Młynek, młynek, młynek. Dobra, czas na jaskółkę. Zabijanie przeciwników podczas trwania jaskółki przedłuża mi jej trwanie, z tego co pamiętam. Ale muszę uważać, bo zaraz zginę. Jakby walka na miecze w tym przypadku i trochę słabszy Quen nie pomagają mi tak bardzo w jakby osiąganiu pięknych wyników. Ale nie będę narzekał, nie będę narzekał. Oni wszyscy tutaj tak krwawią. Czasami naprawdę. O, tylko Ulrich został. No, widzicie, jak pięknie się ułożyło. Zabezpieczmy się Quenem w takim razie. Kontra. I raz, i dwa, i trzy. Nawet nie wiem, czy trzy będzie potrzebne. Jak mu życie leci? Komar to jest zwierzę, nie, Ulrich to jest zwierzę, kurwa jego mać. Jak mu nie przyjebie, to nie może spać. I czy widzisz Ulricha, jak mu tarcza świeci? Rozpierdol mu kolegów, wyżej nie poleci. Cóż mogę powiedzieć, no ja nawet nie chciałem się z nimi bić. Miałem, powiedziałem tylko, o, więc postanowiliście zostać bandytami. I nagle rozpoznali, kim jestem, stwierdzili, że mnie odjebią. No to ja naprawdę nie miałem na to wpływu. Chłopaki sami chcieli krwi, no i dostali swoją własną. Dziękuję, do widzenia. Tak się skończyła cała nasza interakcja, ale tak, tak. Proszki alchemików, szytańce, sztytańce. Różnego rodzaju gówno do produkcji Fistechu. Bardzo mi się przyda do produkcji oczywiście. Ciekawszych rzeczy niż tylko Fistech.
No i od razu sobie powalczyliśmy i gaszę wszystkie ognie dookoła, one wracają z powrotem online. Jakaś skrzynia tutaj, może macie coś ciekawszego tutaj? Mieliście chłopaki? Sam nie wiem w sumie. Nie widzę, żebyście byli tutaj zbyt bogaci, poza odczynnikami. Tak więc my job here is very done. Dziękuję bardzo. Nie będziemy wracali teraz do tej typiary, informować jej o stanie naszych poszukiwań. Wyjdę sobie też, myślę, spokojnie na razie przed to wyjście, ponieważ nie wiem, może coś się z tymi dwoma strażnikami jeszcze ma stać. Ja nie chcę wykorzystywać tutaj... O, no mamy kolejnych wrogów! Raz, dwa! Tego unikniemy. Raz, dwa! O, tego już nie. O, trucizna jeszcze! O kurwa, dobra, bo mnie tutaj wygazi, bo mnie wygazi! Halo! Nie! Do góry, Geralt! Dobra, wiecie co, jebać, po prostu... Oni się wykrwawią tutaj całkiem skutecznie. Ciekawy jestem, jakie są mutacje pod walkę mieczem, ponieważ to jest coś, czego jeszcze nie odkryłem. Tak, nie mam niestety już leczenia pod Quenem. Mam tylko i wyłącznie moje eliksiry, które mogę łoić jeden za drugim, żeby odzyskiwać to życie. Nie mam też żadnych większych bonusów do mojej, umiejętności eliksirowych. Tak więc na pewno nie gram w tej chwili w sposób optymalny. Uda się do zleceniodawczyni, tak, ona miała być w Oxenfurcie, ale chodźmy jeszcze do kanałów pod Oxenfurtem i zobaczymy, co tam takiego odkryjemy. Oj, miałem się nie przenosić z wnętrza tej jaskini. A nie, wyszedłem przed nią. Dobra, nieważne, nieważne. Zapomniałem, co robiłem 3 minuty temu. Witam na moim kanale. Mamy tutaj tak codziennie. Ja mam nawet gorzej, bo mam tak w życiu, a nie tylko w gierkach. Wstaję z kanapy i nie wiem, po co zrobiłem. Dobra, kanały pod Oxenfurtem, let's go. Dzisiaj gra wybitnie, nie chce ze mną współpracować. Proszę, jakie ładne wejście nawet tutaj jest ogarnięte dla mnie. Życie mi niemiłe, spierdalaj, że braku. Księcia poszukuję. Potwór straszny siedzi, lepiej z daleka omijać. No nie wiem, panowie, no nie wiem. Że wiele już dziewek zabrała i wojak nie jeden wszedł, tam był i nie wrócił. Widzisz, ja nie jestem dziewką, wydaje mi się, że dam radę. Ale to się dopiero okaże niedługo. Myślę, że... O, już mamy jakąś walkę tutaj? Co to jest? Potworzaki jakieś, to utopiec. Raz, dwa, trzy. A gra naprawdę nienawidzi w tej chwili moich klatek na sekundę, to pewne. Dobra, utopcze, wykrwaw się i nie bij mnie. Cholera, super moment wybrałem na atak, akurat jak on miał zamiar zaatakować mnie. Dobra, cokolwiek się tutaj dzieje, performance tankuje po prostu mega w dół. Tak, jakaś medytacja by mi się przydała, może najlepiej godzinkę, żeby tutaj nie przeginać. Potrzebuję... O, odnowienia życia nie dostanę, ale dostanę przynajmniej moje eliksiry. Chociaż tyle. Co my tutaj mamy za zabawę w tych podziemiach? Nie bacz się, słyszysz? Nie Pamiętam, się. Kogo tu spotkamy! Ojoj! Dawno nie widziana postać nie chyba. Rób mi tego. Jezus Maria, kto ją tutaj napastuje? A, przepraszam, to tylko Shani? Resuscytacja. Geralt? Shani! Co ty tu robisz? Próbuję uratować mu życie. Pomóż mi. Shani, ostatnio widzieliśmy ją chyba w jedynce. Nie, na pewno. Coś da się zrobić. Odpuść. Niech to szlak. Zrobiłaś, co mogłaś. Dzięki, Geralt. Dobrze, że... Dobrze cię widzieć. Ciebie też. Straciłem cię z oczu, kiedy wyjechałem z Wyzimy. Co się z tobą działo? Długo by opowiadać. W skrócie... Dalej leczę ludzi. Otworzyłam lecznicę w Oxenfurcie. Ale jako obywatelka Redanii służę też armii. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Chętnie, ale może niekoniecznie tutaj. Wypełniałaś tu jakieś zadania dla Redanii? Czy spacerowałaś po kanałach w ramach rekreacji? Rano przyszedł rozkaz. Zeszliśmy tu z oddziałem, ale coś nas zaatakowało. Co was zaatakowało? Widziałaś? Nie, jak tylko się pojawiło, zaczęłam uciekać. Wiem tylko, że było wielkie, pluło jadem i wydawało takie laskające odgłosy. Jakiś grubas przed komputerem. Czyli to raczej nie trupojad ani banda utopców. Nie, na pewno nie. To było jedno wielkie coś. Ktoś cisnął w niego pochodnią, ale potwór w ogóle się tym nie przejął. Czyli nie boi się ognia. Dobrze wiedzieć. Ten żołnierz. To był dla ciebie ktoś ważny? Miał na imię Noah. W przyszłym tygodniu miał wyjść na przepustkę. Teraz nie wyjdzie. Ani on, ani reszta oddziału. Ilu ich było? Cała drużyna. 6 dzielnych chłopaków. Wszyscy zginęli.
Biorąc pod uwagę, że Shan jest w służbie Redanii, pięknie się rymuje przy okazji. Ciekawy jestem, jakie jest jej nastawienie do faktu, że zamordowałem króla, albo byłem jakby mocnym członkiem całego planu zrobienia tego. Po co tu zeszliście? Oczywiście, jeśli to nie jest tajemnica wojskowa. Muszę zdobyć próbki jadu tej poczwary, która tu grasuje. Oprócz tego, że zabija ludzi, którzy się tu zapuszczają, zatruwa też wodę w studniach i coraz więcej osób przez to cierpi, w tym redańscy żołnierze. Zamierzam zabić te bydle. Potem mogę ci przynieść próbki. Miło z twojej strony, ale wolę iść z tobą i zadbać o próbki osobiście. Bestia jest niebezpieczna. Widziałaś, co zrobiła. Jestem już duża, Geralt. Poradzę sobie. I skończ mnie przekonywać, bo wiesz, że i tak postawię na swoim. No dobra, niech ci będzie. W takim razie pokaż mi, gdzie zaatakował was potwór. Szani, sześciu chłopa ten potwór wymordował, a ty będziesz mi mówiła, że duża dziewczynka jesteś i sobie poradzisz, naprawdę? Z impetem. Zatrzasnęłam ją uciekając. Pewnie potwór w nią walnął. Dobrze, że wytrzymała. Ale teraz musimy znaleźć inną drogę, żeby przejść dalej. Szukać na zewnątrz? A nie możemy bang-bang zrobić? Przy okazji uderzenia ucierpiała któraś ze ścian. Ja bym zrobił bang-bang. Dobra, moi drodzy, zakończymy sobie tutaj odcinek. Spotkaliśmy się już z Shani. Zapomniałem kompletnie, że ona się w tym dodatku znajduje. Wiele o niej nie wiem. Jak mi przybliżycie, jak się zakończyła ostatnią historię Geralta i Shani, będę bardzo wdzięczny. Bo jedyne, co mi się wydaje, to to, że się widzieli w jedynce i że była taką główną, jakby damską postacią w jedynce. Oprócz chyba Triss, bo Yennefer tam nie było w ogóle, tak więc docenię. Jeżeli macie jakieś porady co do builda pod kota, to tam się trochę golda się skombinuje, nawet żeby mieć ten 1000 chociaż na potion do resetowania punktów. I jakoś to wszystko ogarniemy. Tymczasem żegnam się z wami, mam nadzieję, że jesteście podekscytowani na serca z kamienia. Chociaż samych serc z kamienia nie było dzisiaj wiele, bo po prostu miałem ochotę powalczyć, to tak czy siak. Lecimy przed siebie i zaczynamy pływać w tym gęstym sosie fabuły. Trzymajcie się. Pa, pa.